Szanowni Państwo, dziękuję pięknie za Wasze pojawienie się tutaj i za zaufanie co do tego, że warto poświęcić piątkowe popołudnie, godzina 19 w piątek, a Wy jesteście na wykładzie negocjacyjnym. Można powiedzieć, że to jest dobry bifor, dlatego zrobiliśmy tutaj taką temperaturę, żeby jeszcze pocieszyć latem, które mamy. Szanowni Państwo, dzisiaj moje wystąpienie jest przygotowane w taki sposób, abyście wynieśli z niego jak najwięcej. W związku z tym będę niejednokrotnie powtarzał niektóre elementy, tak abyście doskonale zapamiętali to, o czym dzisiaj będę mówił. A co jest moim celem podczas tego wystąpienia? Zanim zacznę i powiem, jaki jest mój cel, to chciałbym, żebyśmy określili tak wstępnie, jeżeli chodzi o Wasze spojrzenie na Wasze umiejętności negocjacyjne. Na jakim to jest poziomie? Zacznijmy od samej góry. Kto z Was uznałby, że jest na poziomie trenera, czyli jest bardzo zaawansowany, że może szkolić też inne osoby w zakresie negocjacji, czyli nie tylko ma doświadczenie, ale też jego wiedza jest usystematyzowana. Kto z Was określiłby, że ma poziom zaawansowany, czyli jest sporo doświadczenia i to doświadczenie jest usystematyzowane? Kto z Was powiedziałby, że ma poziom średnio zaawansowany, czyli mówiąc inaczej, trochę doświadczenia ma, czuje się w tym płynnie, ale jeszcze nie aż tak pewnie i ciut można by było to usystematyzować? I kto zaczyna przygodę z negocjacjami? Z uwagi na to, że warto zacząć od solidnych fundamentów. Dale Carnegie, pytany niejednokrotnie, ponad 100 lat temu. Słuchaj, bo ja mam już 40 lat, 50. Czy ja na pewno mogę się nauczyć przemawiać? Odpowiadał ludziom, że spokojnie. To jest proces, nauczę cię tego, pokażę ci te kroki. Później, po tym jak ich nauczył według swojego systemu, okazywało się niejednokrotnie, że spotykał ich po 3-5 latach i osoby, które nigdy nie miały doświadczenia w przemawianiu, nagle okazało się, że są wybierane spontanicznie w swojej społeczności jako takie osoby, które mają witać na przykład gości z zagranicy i tak dalej. Topowe miejsce dla mówcy. I dokładnie tak samo jest z negocjacjami. Dzisiaj moje zadanie jest takie, aby przekazać Wam bardzo solidne podstawy procesu negocjacyjnego. Wierzę, że sposób, w jaki je przygotowałem, pokaże Wam, z czego składa się ten proces, tak abyście w nim poruszali się płynnie. Będziecie mogli stworzyć w ten sposób swoją własną mapę, nanieść na nią doświadczenia, które już mieliście, a także swoje przyszłe doświadczenia. Wierzę, że właśnie w ten sposób to nastąpi. Osobom, które czują się bardziej zaawansowane, też przygotowałem parę smaczków, które myślę, że będą interesujące. Zaczynając od samego początku. Kto z Was uważa, że relacje mają znaczenie w negocjacjach? Czyli tą część mogę skrócić zdecydowanie. Zacznijmy zatem w ten sposób. Od samego początku. Brat opowiadał mi ostatnio taką historię negocjacyjną. Sprzedawał nieruchomość położoną na zboczu, na pagórku. W związku z tym położeniem rozpościerał się z niego widok na okolice. Brat oczekiwał większej kwoty za tę nieruchomość niż sąsiedzi oczekiwali za swoje nieruchomości. Pojawili się kupujący w postaci małżeństwa, mąż, żona, młode osoby. Zadzwonili, przyjechali, obejrzeli, dopytali o szczegóły, zaczęły się negocjacje. Kiedy już miało dochodzić do rozmowy o cenie, żona nagle mówi: bierzemy. Tak mogły wyglądać właśnie negocjacje bez przygotowania. Mąż niestety mógł uratować jeszcze sytuację, mógł powiedzieć, to o jakiej cenie rozmawiamy, spróbować tutaj zagrać jeszcze taką kartą. Nie zrobił tego, czyli podwójne pogrążenie sytuacji. Przygotowanie jest absolutną podstawą i jest samym początkiem. Właśnie tak będą wyglądały negocjacje bez przygotowania w momencie, kiedy nie będziecie mieli przygotowanej strategii postępowania. Każdy negocjator to powie, że jeżeli chodzi o przygotowanie, ono jest zdecydowanie najważniejsze i od niego trzeba zaczynać. Cały proces negocjacyjny składa się z paru prostych kroków. Na początku mamy przygotowanie. Później mamy krótką fazę kontaktu, budowania relacji, na przykład potwierdzenie, że za chwilę się spotykamy. Więc załóżmy, że już jesteśmy przygotowani i spotykamy się z drugim człowiekiem, czyli idąc dalej tym procesem, tak jak on przebiega. Niejednokrotnie zdarzyło Wam się, że spotykacie drugiego człowieka, nie znacie go wcześniej, jest takim rozmówcą, który budzi Wasze zaufanie od samego początku. Wynika to z tego, że
od razu utrzymuje kontakt wzrokowy. W momencie, kiedy się wita, wyciąga dłoń i ten uścisk jest silny. To nie są zawody, wiadomo, ale czuć, że ten uścisk jest silny. W momencie, kiedy ta osoba mówi, jest oczywiste, że zaczyna w miejscu, od którego chciała zacząć i kontynuuje swoją wypowiedź, jest to bardzo świadome. W momencie, kiedy taka osoba idzie, to idzie zmierzając prosto do celu, który sobie obrała, nie waha się, zatrzymuje się. W momencie, kiedy stoi, stoi na dwóch wyprostowanych nogach, czyli ma stabilną pozycję. O wiele bardziej stabilną niż w momencie, kiedy jedna z nóg jest zgięta na przykład. Taka osoba ma wyprostowane plecy, podbródek uniesiony centymetr do dwóch ponad linię horyzontu, ale też nie za wysoko, żeby nie wyszła na osobę arogancką. Taki rozmówca spotyka się z waszej strony, z mojej strony także, z odebraniem jako osoba profesjonalna, rzetelna, godna zaufania, pewna siebie. Od razu na samym początku. A przecież to jest tylko wnioskowanie intuicyjne i jako takie zostało nazwane efektem halo przez Daniela Kahnemana w książce Pułapki Myślenia. Pułapki Myślenia, kto zna, kto słyszał? Daniel Kahneman. Bardzo dobra lektura. Każdemu wyślę bibliografię po dzisiejszym wystąpieniu, także jeżeli ktoś chce zapisać, jasne, można. Daniel Kahneman, Pułapki Myślenia. Jest to zdecydowanie książka bardzo warta uwagi, opisuje myślenie szybkie i myślenie wolne. Czyli mówiąc inaczej, w negocjacjach, w momencie, kiedy się z kimś, mamy już przygotowanie, kiedy już się spotykamy z kontrahentem, partnerem biznesowym, też możecie korzystać z efektu halo i od razu zostaniecie odebrani jako osoba pewna siebie, godna zaufania, rzetelna, a przecież to jest oparte tylko i wyłącznie na wnioskowaniu intuicyjnym. Przecież ktoś, kto aż tak nie patrzy w oczy, tak? Może jest trochę przygarbiony, może głos mu się łamie. Wcale nie jest powiedziane, że jest osobą, która jest mniej rzetelna, mniej godna zaufania i tak dalej. W dzisiejszym wystąpieniu korzystam też z zasady autorytetu. Zasada autorytetu jest jedną z sześciu zasad wpływu społecznego. Kto zna sześć zasad wpływu społecznego? Tutaj Cialdiniego, on jest tym najbardziej znanym, powiedzmy, jest też profesor Dariusz Doliński, wybitny badacz polski. Sześć zasad wpływu społecznego, chcąc obracać się w środowiskach biznesowych, myślę, że zdecydowanie warto sobie zdawać sprawę z tego, że tych sześć zasad wpływu po prostu istnieje. Jedna z nich to jest zasada autorytetu. Polega ona na tym, że więcej dajemy osobom, które uznajemy za autorytet. Mówiąc inaczej, jeżeli ty, drogi słuchaczu, uznasz kogoś za autorytet, automatycznie tej osobie jesteś skłonny, jesteś w stanie, jesteś chętny zaproponować po prostu więcej. W jaki sposób ja dzisiaj korzystam z zasady autorytetu? W jaki sposób wy możecie korzystać z niej w waszych negocjacjach? Otóż chociażby w taki sposób, że to ja dzisiaj jestem mówcą, czyli gospodarzem. To z jednej strony. Z drugiej strony poprosiłem każdego z was w mailu potwierdzającym dzisiejsze spotkanie, abyście rzucili okiem na opinię o autorze. Ta część właśnie biografii jest tak przygotowana, żeby budziła autorytet. Dzięki czemu osoby, z którymi się spotykam na moich rozmowach negocjacyjnych, od razu nie pytają mnie, kim ja jestem, tylko od razu uznają mnie w pewnym sensie za autorytet w dziedzinie negocjacji. A przecież opisałem tylko te rzeczy, które się wydarzyły w historii. W ten właśnie sposób też możecie, jeżeli będziecie mogli, potrafili stworzyć autorytet w swoim biznesie, będzie wam po prostu o wiele łatwiej poruszać się w negocjacjach. Czyli od samego początku. Mamy przygotowanie, mamy już to rozpoczęcie, czyli na przykład pierwsze spotkanie. I tu sięgnę od razu do Owidiusza. 2000 lat temu Owidiusz pisze tak. Jeżeli wolno zginasz gałąź, to się zgina jak sprężyna. Zaczyna pękać, gdy się ją za szybko zgina. I to jest doskonałe odniesienie właśnie do negocjacji. To jest doskonałe odniesienie do tego, że pomijając następny etap, którym jest budowanie relacji, negocjacje zwyczajnie mogą się nie powieść. Jeżeli zbyt szybko będziecie chcieli przejść do kolejnego etapu, tu mamy budowanie relacji i wymianę informacji dla jasności. Jeżeli będziecie zbyt szybko chcieli przejść do następnego etapu, czyli do etapu negocjowania ceny,
to negocjacje właśnie tak mogą wyglądać, że ta relacja pęknie i nie będzie się dało jej naprawić. Na początku stwierdziliście, że relacje mają znaczenie, jest to oczywiste dla każdego w tym momencie, pomimo tego, że technologia idzie do przodu, każdy ma coraz mniej miejsca, więc korzystajmy z rady Ovidiusza i spokojnie przechodźmy przez proces negocjacji, bo z definicji jest to proces, jest to coś, co trwa. Czyli negocjacje zajmują trochę czasu. Oczekiwanie, że szybko dojdziemy do porozumienia, już dograjmy to, załatwmy sprawę, w negocjacjach nie jest właściwym podejściem. Dlatego idąc przez ten proces, przygotowanie, faza kontaktu, budowanie relacji, nie pomijajmy tego budowania relacji i pomalutku relacje kształtujmy, przygotowując grunt pod o wiele lepsze negocjacje cenowe. Dzisiejsi badacze sztuki uwodzenia mówią z kolei coś innego, też bardzo podobnego. Pewien profesor, który właśnie bada uwodzenie na swojej konferencji TED, przywołuje badanie, które przeprowadził. Badanie polegało na tym, że były wybrane trzy grupy. Badani w pierwszej grupie mieli za zadanie wybrać się na godzinną randkę z badaczami. Zadaniem badacza w pierwszej grupie było przez godzinę zgadzać się, prezentować taki sam punkt widzenia, jaki prezentowała osoba badana. W drugiej grupie zadanie badacza było zupełnie odwrotne. Też godzinna randka, ale zupełnie odmienna sytuacja. Badacz miał się przez godzinę nie zgadzać, prezentować inny punkt widzenia, przeciwstawny. Jakie są wyniki tego badania? Badani w pierwszej grupie odebrali osoby badaczy jako o wiele bardziej atrakcyjne, jako takie, z którymi mają chęć się spotkać, niż w grupie drugiej. W grupie drugiej badani powiedzieli, że badacze są antypatyczni, w ogóle nie mają żadnej chęci z nimi się więcej spotykać, mieć z nimi do czynienia. A ciekawostka największa jest w grupie trzeciej. W grupie trzeciej zadanie badaczy było następujące. Przez pół godziny się nie zgadzać, a później przez pół godziny się zgadzać z badanymi. I to właśnie jest ciekawe, co z tego wynika i jaka jest podpowiedź negocjacyjna. Badani w trzeciej grupie określili osoby badaczy jako absolutnie najbardziej atrakcyjne spośród pozostałych grup. I jeszcze jedna ciekawostka. Badani stwierdzili w większości przypadków, że to dzięki im własnemu urokowi, to dzięki ich charyzmie, osoba badacza uległa przeobrażeniu, tak? Czyli zmieniła się na osobę nastawioną przychylnie. I teraz odnieśmy to badanie do negocjacji. W pierwszej grupie mamy sytuację, którą można porównać w negocjacjach do tego, że dwie osoby negocjujące ze sobą postrzegają negocjacje jako konflikt, chcą konfliktu unikać. Ta sytuacja jest nieprzyjemna. Kto z was nie lubi negocjować? Komu to sprawia pewnego rodzaju opór? Nie jest to takie naturalne? Kto się czuje niekomfortowo, nieswobodnie do końca w negocjacjach? To jest różnie, prawda? Też od okresu zależy, od momentu. I teraz te osoby, które postrzegają negocjacje jako konflikt, w momencie negocjowania na przykład ceny, często zdarza się, że jedna osoba poda swoją kontrpropozycję dla oferty, czyli jest oferta, tak? Tutaj ja załóżmy, mówię, że to zróbmy trochę mniejszą cenę, podaję tą mniejszą cenę, czyli w tym wariancie to by było na przykład 100 tysięcy, tak, jako oferta. I ja mówię 3 tysiące mniej, bo chcę unikać konfliktów, żeby tylko już zakończyć proces. I druga osoba sprzedający mówi od razu, bo on też nie lubi konfliktów, woli unikać, mówi od razu, okej, dogadujemy się, następuje dobicie targu. No i pytanie następujące, czy te dwie osoby są zadowolone? No właśnie, nie do końca są zadowolone. Czemu? Bo dokładnie, każdy myśli, że mógłby oczekiwać więcej. I teraz to jest dokładnie ta pierwsza grupa, tak? Tutaj się zgadzamy ze sobą, wszystko pięknie, ładnie. Zobaczcie, jak wiele się zmienia także w negocjacjach. W momencie, kiedy na początku jest trochę oporu, czyli ten proces po prostu będzie trochę trwał. Akurat mówimy o negocjacjach cenowych. Jeżeli te negocjacje cenowe będą trochę trwałe, czyli dajmy sobie szansę w naszych negocjacjach na to, żeby zwycięstwo drugiej strony przyszło nie aż tak szybko. Wtedy będzie o wiele bardziej cenione. Myślę, że to jest dosyć proste, więc pytanie jest następujące. Mamy przygotowanie, fazę kontaktu, budowanie relacji
i wymianę informacji. Czym jest ta wymiana informacji? Po co ona tutaj wystąpiła w negocjacjach i procesie? Ona występuje właśnie po to, żeby w momencie, kiedy już dobijamy targu, mamy porozumienie, ustaliliśmy wszystko, co było do ustalenia, przygotowaliśmy się, zrobiliśmy to porządnie, relacja też tutaj nastąpiła, jeśli chodzi o budowanie. Co się dzieje w momencie, kiedy zapomnieliśmy o fazie wymiany informacji? Może się wydarzyć na przykład to, że już mamy w głowie porozumienie, wiemy, że ono zaraz nastąpi, a druga osoba mówi w tym momencie, to jeszcze mam oczekiwania, jedno, drugie, trzecie i możemy finalizować. Normalne, bo ona przecież nie wypowiedziała tego wcześniej, a my niestety nie zapytaliśmy. I właśnie po to jest faza wymiany informacji, żeby nie być zaskoczonym na samym końcu. Czyli mówiąc inaczej, w toku przygotowania przygotowujemy się, jeżeli chodzi o te informacje, które mają być negocjowane po naszej stronie. To się nazywa kwestie. Czyli na przykładzie kupna mieszkania bądź kupna samochodu, kwestie to będzie cena, forma płatności, co z oponami zimowymi, co z rysą na zderzaku, kiedy nastąpi transakcja, czyli te wszystkie elementy, które muszą być wynegocjowane. Czyli w toku przygotowania mamy już nasze kwestie i w toku spotkania chodzi o to, żeby na stole mieć te informacje, które chcemy pozyskać od drugiej strony. To są kwestie z jednej strony, czyli chcemy mieć pewność w ogóle, co chcemy negocjować z drugą stroną. Jeżeli potrafimy to rozłożyć, będzie o wiele łatwiej później już przejść do samego procesu negocjowania. To jest rzecz jedna, czyli co chcemy dokładnie negocjować. A druga rzecz jest jeszcze taka, że wymiana informacji. W toku przygotowania na pewno zdarzy się, że powstaną pytania, na które nie mamy odpowiedzi. Czyli powstaną pytania na przykład tego rodzaju, co jest ważne dla drugiej osoby, z którą mamy negocjować. No bo jak będziemy wiedzieli, co jest ważne, co jest jej celem, na przykład czemu chce sprzedać, jak będziemy wiedzieli, co jest celem tej osoby, jak będziemy wiedzieli, jaka jest jej motywacja, może powstaną jeszcze jakieś inne pytania. Nie wiem, to zależy od danych negocjacji. To właśnie po to jest faza wymiany informacji. Przychodzimy z między innymi pytaniami, nie musimy ich nawet zadawać, ale mamy je w głowie. Mamy te nasze pytania w głowie i siłą rzeczy w toku dyskusji od razu część odpowiedzi uzyskamy. To będzie bardzo naturalne. Więc wymiana informacji. Rozkładamy te puzzle, które mamy do wynegocjowania na stole i wtedy dopiero przechodzimy do właściwego negocjowania, czyli też do negocjowania ceny. To jest też faza argumentowania, jak nazywają niektórzy. Czyli mamy negocjacje cenowe. Ale teraz od razu pytanie do Was, bo to wychodzi naturalnie z tego procesu, który omawiam, że o cenie najlepiej rozmawiać właśnie w etapie negocjowania cen. Ale czy jest inny dobry moment na negocjowanie ceny? Któryś wcześniejszy moment? Czy w ogóle jest ryzykowne rozmawianie o cenie wcześniej, kiedy jeszcze nie mamy relacji? W tej branży, gdzie na samym końcu się o tym mówi, nie zaczyna się o tym. Dokładnie. I są kultury, gdzie się na samym końcu w ogóle siada do stołu. Dokładnie. I branże, i kultury. Chiny, dajmy na to, tam zanim do ceny to jeszcze długa droga. Zanim w ogóle do negocjacji to długa droga. Więc chcę uświadomić Wam, że jeżeli się trochę pospieszycie w negocjacjach i cenę poruszycie za wcześnie, to bardzo dużo ryzykujecie. Ryzykujecie uszczerbku dla relacji, czyli to, co mówił Ovidiusz. Ta gałąź może pęknąć z jednej strony, a z drugiej strony możecie uruchomić przepotężną siłę polegającą na tym, nazywa się awersja do straty. Każdy z nas, jak ma do wyboru dostać na przykład 100 zł albo żeby oddać 100, oddanie jest bolesne. Awersja do straty jest przepotężną siłą. Kahneman przywołuje takie badanie przeprowadzone w szpitalu. Chirurdzy, onkolodzy dokładniej rzecz ujmując, mieli do wyboru terapię jedną bądź terapię drugą i ta druga miała swoją skuteczność w ciągu jednego miesiąca po wykonanym zabiegu przeżywalność wynosiła 90%. 80% onkologów decydowało się na tą terapię. W drugiej grupie onkologów przedstawiono tą samą terapię, tylko zupełnie innymi słowami. Słowa te brzmiały następująco. W ciągu jednego miesiąca od wykonanego zabiegu śmiertelność wynosi 10%. No i nagle okazało się, że ilość
osób, które się decydowały na tą terapię, spada. Spadła do 50%, tym niemniej bardzo znacząco. Awersja do straty jest przepotężną siłą. Jeżeli temat ceny zostanie poruszony za wcześnie, na przykład sprzedaje mieszkanie, ktoś dzwoni i praktycznie od razu, panie, jaka będzie cena, jaka jest cena, jaki rabat, albo coś takiego, każdy z nas myślę, że z taką osobą będzie rozmawiał zupełnie inaczej niż z kimś, kto zacznie rozmawiać rzeczywiście z nami. Także na pewno nie chcecie uruchomić awersji do straty, jest to siła przepotężna i najgorsze jest to, że ona będzie działała przeciwko wam tak naprawdę przez cały proces negocjacji, bo jeżeli w pierwszym momencie uda się wynegocjować na przykład niższą cenę, druga osoba będzie cały czas czuła, że och, tutaj straciłem, będzie o tym pamiętała przez ten cały proces negocjacyjny i w najmniej spodziewanym momencie to się odwróci przeciwko wam. Natomiast jest jedna technika, nazwałem ją przedwczesnego negocjowania ceny, bo też nigdzie nie występuje w żadnej literaturze, nigdzie jej nie widziałem, gdzie o cenie właśnie rozmawiamy w sposób świadomy na samym początku. Jest ona o tyle delikatna, że stosując ją, chcesz na pewno uniknąć właśnie tej awersji do straty, tak? Uruchomienia tego mechanizmu. W jaki sposób się ją stosuje? Już w fazie na przykład kontaktu telefonicznego trzeba przejść przez cały proces negocjacji w skrócie. Zbudować trochę relacje, powymienić informacje, czyli w krótkim czasie następuje cały proces negocjacyjny. No i w tym momencie pada pytanie o cenę, tak? Tylko klucze są dwa właściwie. Pierwszy klucz jest taki, że pytanie musi być zadane tak neutralnie, jak to tylko możliwe. To pierwsze. A przykład na takie pytanie może być chociażby następujący. A proszę mi powiedzieć tak realnie, rozmawiamy o jakiej cenie, takiej ostatecznej? To nie jest atakujące, bo o to chodzi, że w negocjacjach atakowanie nie jest żadną drogą i taka bardzo twarda pozycja niejednokrotnie. Natomiast na tak zadane pytanie, myślę, że mało kto się obrazi teraz, a dwa, bardzo wiele osób odpowie, proszę pana, porozmawiamy na miejscu. Na przykład o mieszkaniu, o samochodzie. I wtedy trzeba zastosować tak ważny w negocjacjach upór, dopytać po raz drugi i dodać na przykład argument. Dopytać po raz drugi, proszę mi powiedzieć, jednak chciałbym uzyskać tę informację z uwagi na to, że mam do pana bardzo długą drogę. Pracuję od rana do wieczora i jest mi bardzo ciężko zorganizować sobie dodatkową na przykład godzinę czasu. Jakieś argumenty znajdziecie, tak? Chodzi o to, żeby argument podać. I wtedy najczęściej, już z mojego doświadczenia wynika, nie sprawdzałem dokładnie, więc nie powiem jakie to są procenty, ale najczęściej druga osoba podaje jakąś inną cenę. No i tu jest ten drugi krok, bardzo istotny, jeżeli chodzi o technikę, mianowicie trzeba przejść dalej tak płynnie, jak się da i w ogóle zmienić temat, nie drążyć więcej, bo usłyszeliśmy już w tym momencie, że ktoś nam daje obniżenie ceny. To trzeba uszanować, zostawić, nie naciskać bardziej, nawet jak czujecie, że tam jest jeszcze bardzo duże pole, zostawić ten temat dlatego, żeby nie uruchamiać przeciwko wam awersji do straty. Czyli zostawiacie ten temat, czyli mówicie na przykład, a proszę mi powiedzieć, w jaki sposób pan tak dba o mieszkanie? Bo oglądałem już bardzo różne, a żadne nie jest tak czyste. Jaki ma pan sposób na to? Meble też są w doskonałym stanie. To już tak jak pan mówił, ma 10 lat, tak? Jak to zrobić? Proszę mi powiedzieć. Coś innego, coś przyjemnego, może o ogrodzie, może jeżeli to jest dom, jak się dba o taki ogród, może jakieś inne tematy, coś co wpływa na emocje być może. Dzięki tej technice przedwczesnego negocjowania ceny, tutaj w tym etapie początkowym, uzyskujecie na przykład dodatkowe 5000 zł. Cena wywoławcza to było 100, a uzyskujecie 5. I co z tego wynika w ogóle? Czy to jest gra warta świeczki? Otóż wynika z tego bardzo dużo, bo w momencie, kiedy następują negocjacje cenowe już, istnieje efekt tak zwanego kotwiczenia. Kto zna, kto słyszał? Kahneman mówi o tym. I dla każdego, kto zajmuje się negocjacjami cenowymi, biznesem, temat kotwic, kotwiczenia zdecydowanie warto poznać. W negocjacjach też zostało to bardzo mocno zaadoptowane. Mianowicie wygląda to w ten sposób, że cena pierwsza, ofertowa, dajmy na to w ogłoszeniu na tym przykładzie, 100 tysięcy złotych, jest ceną, która jest kotwicą. Czyli to jest kotwica sprzedającego. Jako kupujący podajemy swoją cenę, która jest naszą kotwicą, czyli na przykład 80. 80 jako kotwica ze strony kupującego, 100 jako kotwica ze strony sprzedającego.
Statystycznie strony w negocjacjach spotykają się w połowie pomiędzy swoimi pierwszymi propozycjami. Takie znaczenie mają te pierwsze oferty, a jeżeli chodzi o kotwice, kotwice są bardzo istotne, dlatego że działają jak magnes. My mamy swój magnes, na przykład T80, i ten magnes oddziałuje na drugą osobę. W jakimś sensie ją przyciąga, można powiedzieć. Kotwica działa jak rzep. Przyczepia się do drugiej osoby i ona ciągle jest w trakcie całego procesu negocjacyjnego. I dlaczego jest to takie istotne? Dlatego, że kto ma swoją mocniejszą kotwicę, ten o wiele w większym stopniu jest gotowy przekonać drugą stronę do tego, że jednak warto zrobić tą dziką obniżkę ceny, dlatego że ten człowiek ma rację po prostu. On, jego punkt widzenia jest poprawny. W ten sposób niejednokrotnie uzyskuje się bardzo takie niespodziewane wyniki w negocjacjach. Kotwice. Czemu mają aż takie znaczenie, jak to działa? Zobaczmy na przykładzie. Załóżmy, że sprzedajemy mieszkanie, które jest wycenione przez nas na 400 tysięcy złotych. Dzwoni potencjalny kupujący, pyta o cenę, zaczynamy rozmawiać, pyta o cenę w pewnym momencie. My nic nie mówimy, nie podajemy swojej następnej oferty, bo jeszcze nie padła oferta z drugiej strony i to jest poprawne w negocjacjach. I ten kupujący podaje swoją ofertę w takim wypadku. My go zachęcamy do tego, żeby się otworzył i podał nam swoją ofertę. I to też jest dobre podejście. I on mówi na przykład 395. Czyli chcecie sprzedać mieszkanie za 400, pojawia się klient, który proponuje przez telefon 395. Czy będziecie pamiętali o tej propozycji, jak już się z nim spotkacie, jak pokażecie mu mieszkanie i będziecie rozmawiali dalej? Będziecie pamiętali? A zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy jest to mieszkanie wystawione za 400 tysięcy, dzwoni inny zupełnie człowiek, rozmawiacie i on z kolei mówi, że proponuje 300. I na tym się kończy temat, wy nie odpowiadacie albo mówicie, że nie. No i wyobraźcie sobie, co się dzieje dalej. Spotykacie się z tym człowiekiem, czy będziecie pamiętali o tym, że padła taka kwota? Będziecie pamiętali przez cały proces, że ten człowiek oczekuje, że sprzedamy nasze mieszkanie wystawione za 400, za 300. Tak? Kotwice są bardzo, bardzo silnym narzędziem i można je wzmocnić. Można je wzmocnić narracją, pewnego rodzaju opowieścią, która jest za naszym stanowiskiem. Można też wzmocnić argumentami. Tak jak argument podaliśmy w momencie stosowania techniki przedwczesnego negocjowania ceny, czyli osoba sprzedająca powiedziała, że nie chce rozmawiać, tak? O cenie przez telefon i zaprosiła nas do tego, żebyśmy się pojawili na miejscu i w tym momencie zrobiliśmy co? Zastosowaliśmy upór tak ważny w negocjacjach, dopytaliśmy o to, jaka może być ta cena i podaliśmy argumenty. Argumenty są ważne i w tej technice, i są ważne przy kotwicach, i są ważne ogólnie, dlatego że bardzo wzmacniają ilość zgód otrzymanych. Jest taki eksperyment w punkcie Xero, kto z was słyszał? On też występuje w książkach Czerniego, Dolińskiego. Polega w skrócie na tym, że w studenckim punkcie Xero jest bardzo długa kolejka, tak zwyczajowo tam jest, i w kolejkę wchodzi student, który ma parę kartek i mówi, przepraszam bardzo, czy mogę tutaj wejść w kolejkę? Ilość zgód jest bardzo mała. W innym wariancie tego eksperymentu wchodzi też student, pyta, przepraszam bardzo, czy mogę wejść w kolejkę, bo chciałbym zrobić ksero. Okazuje się, że podanie argumentu sprawia, że ilość zgód drastycznie rośnie. Argument zupełnie bez sensu, każdy czeka, żeby zrobić ksero. Więc im większa jest waga naszej prośby, tym większy musi być argument i tym silniejszy. Czyli mówiąc inaczej, w trzecim wariancie eksperymentu student miał duży plik kartek. Od razu było widać, że to ksero to nie będzie chwila, więc stosowanie argumentu typu, bo chcę zrobić ksero, już nie działa. Natomiast działa coś innego, bo bardzo się spieszę, bo coś, bo bardzo mi zależy, tak, bo są różne propozycje. Znajomy opowiadał mi ostatnio właśnie po którymś wykładzie, że słuchaj, ja też zrobiłem taki eksperyment. Tutaj w aptece stoi kolejka ludzi. Wybrałem sobie jedną panią, podchodzę. Przepraszam bardzo, czy mogę wejść w kolejkę, bo chciałbym kupić leki. I ona mówi, tak, oczywiście, proszę. I on tak wszedł w tą kolejkę, obserwuje ją kątem oka i widzi, że jest ten cały proces i nagle
Ale proszę pana. No właśnie. Więc argumenty. Argumenty są czymś bardzo potężnym w negocjacjach. Zasady dotyczące argumentów są następujące. Jeden do maksymalnie trzech. Za dużo zdecydowanie odpada. Trzy jest dobrą liczbą, jeden też jest dobrą liczbą. Wróćmy do kotwic. Zobaczmy. Chcemy być fliperem. Kupować mieszkania, remontować i sprzedawać je z zyskiem. I w tym momencie spotykamy się ze sprzedającym, który ma do sprzedania mieszkanie i z tym sprzedającym zaczynamy rozmawiać. Zaczynamy rozmawiać i w pewnym momencie on nie ma argumentów na swoją cenę. Trochę strzelił, takie widzimisię, nie sprawdził rynku nawet. A my jako fliper mamy argumenty takie jak możemy je przedstawić, bo mamy je ze sobą nawet, bo porównywaliśmy i tutaj chcemy je wskazać. Mamy dostęp do średnich transakcyjnych cen za nieruchomość w danym regionie, na przykład w danej dzielnicy i jeszcze w danym metrażu za ostatni rok. Mega argument, na faktach. Trudno z czymś takim dyskutować. Mamy drugi argument. Znamy się na tym, czym się zajmujemy, już jesteśmy doświadczeni i możemy wskazać, że tutaj remont, jeżeli chodzi o te ściany, tutaj trzeba będzie jakieś wygładzanie zrobić, inne rzeczy. Potrafimy powiedzieć, ile to kosztuje. Potrafimy przedstawić kosztorys, który jest przedstawiony w sposób bardzo wiarygodny, no bo też opiera się na faktach. Zaraz możemy zadzwonić do trzech ekip na szybko, zapytać, one potwierdzą. Nawet z gazety czy z ogłoszeń. Tak? I mamy trzeci argument, naszą zdolność kredytową. I zobaczcie, jak silna jest kotwica osoby, która występuje właśnie jako taki kupujący, jako fliper, versus stanowisko osoby, która jest sprzedającym, który nie przygotował się do tego spotkania. Czyli znowu mamy też wagę przygotowania. Argumenty są bardzo istotne, bardzo wzmacniają kotwicę, bardzo wzmacniają naszą narrację. I bardzo kluczowe pytanie do was. Bo często może się pojawić taka wątpliwość, jak dokładnie negocjować cenę, a dokładniej mamy cenę i mamy argumenty. Co powinno być najpierw? Czy ja mam podać swoją cenę, a później powiedzieć, czemu chcę, żeby taka była? Czy odwrotnie, najpierw mam podać... Jak uważacie? Czy najpierw jest cena? Proste. Dobrze. Czyli poziom rośnie. Jest zdecydowanie wyższy niż mówiliście. Fisher, Urey i Patton, przedstawiciele harwardzkiej szkoły negocjowania, w książce Dochodząc do tak, w różnych swoich badaniach, mówił w ten sposób. Jeżeli najpierw podasz swoje stanowisko, na naszym przykładzie możemy powiedzieć, że chodzi o cenę, a później powiesz argumenty, to sprawisz, że druga strona w ogóle cię nie będzie słyszała, w ogóle cię nie będzie słuchała, bo zacznie się zastanawiać nad tym, co ty powiedziałeś, jaką cenę podałeś i w takim wypadku będzie się skupiała na swoich emocjach, na tym, co ma ci odpowiedzieć i tak dalej. W ogóle nie będzie zwracała uwagi na to, co będziesz mówił, jeżeli chodzi o argumenty. Dlatego najpierw argumenty, tak, a później dopiero temat ceny. Proste. No i mamy nasz proces negocjacyjny, czyli zaczynamy od solidnego przygotowania. W ramach przygotowania warto określić szereg rzeczy. Tego jest naprawdę dużo. Warto się zastanowić, czy idziemy na negocjacje sami, czy wybieramy się w gronie paru osób, żeby negocjacje nie wyglądały jak w tym przykładzie z początku. Tak? Jeżeli w gronie dwóch, trzech osób, to musimy wiedzieć, kto jest decydujący, kto ma co powiedzieć. Trzeba wiedzieć, jakie cele są po naszej stronie do osiągnięcia. Jakie są te widełka minimum, maksimum. Jakie kwestie chcemy poruszyć, czyli co dokładnie chcemy ustalić, żeby to nie było przypadkowe. No i koniec końców układamy sobie scenariusz postępowania, czyli mówiąc inaczej, określamy, jakich sposobów chcemy użyć w ogóle w całym toku negocjacji, w budowaniu relacji, w tym, jak przekonać drugą osobę, czyli budujemy sobie taki szkicowy scenariusz, a później w wersji drugiej ten scenariusz po prostu porządkujemy. I to jest taka bardzo krótka recepta na dobre przygotowanie. Czyli mamy przygotowanie, absolutna podstawa. Mamy fazę kontaktu, potwierdzenie spotkania. Mamy budowanie relacji, wymianę informacji. No i mamy negocjacje cenowe, tak, w pewnym momencie. No i pytanie jest takie. Już praktycznie dochodzimy do porozumienia. Już jesteśmy przekonani, że transakcja będzie miała miejsce. Ale druga osoba mówi, wie pan co, właściwie to mamy to porozumienie, tylko mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli chodzi o ten bak paliwa, bo widzę, że jest pusty, a jeszcze mam długą drogę do domu. Przyjechałem z daleka i w związku z tym, czy możemy się umówić na to, że bak będzie pełny.
transakcja ze 100 tysięcy już praktycznie dograna, tak? Za dużego negocjowania nie było, więc się zgadzamy. I druga osoba prowadzi dalej dyskusję, a później wychodzi z jeszcze następną propozycją. Jeszcze coś innego, tak? Się zgadzamy i później z trzecią propozycją. I tak właśnie wygląda technika, którą możecie spotkać na samym końcu negocjacji. Jest to technika skubania. Polega na tym, że na samym końcu, kiedy już malutkie kroczki tylko zostały możliwe do wynegocjowania, pada po prostu propozycja i najczęściej spotyka się ze zgodą. Jedna, druga, trzecia. Do dzisiaj pamiętam początki negocjacji 20 lat temu i tego typu technikę zastosowaną na mnie bolało, ale nauczyłem się szybko. Więc jak się bronić przed taką techniką skubania, którą spotkacie na samym końcu? Przed techniką skubania można się bronić przede wszystkim mówiąc stanowczo nie, to jest nasz koniec. Po drugie, unikając stosowania tak zwanej mowy chybotliwej. Słowa typu chyba, mógłbym, jakby absolutnie są do wyrzucenia, bo dadzą drugiej stronie, drugiej osobie do zrozumienia, że jest wahanie. A skoro jest wahanie, to znaczy, że jak najbardziej zgoda też może być. Więc mamy tutaj technikę skubania i obronę przed nią, która właśnie tak może wyglądać. Ale jak możecie obronić się przed taką techniką skubania bez mówienia o tym, że nie, tak żeby druga strona sama odebrała, że to już jest koniec możliwości po waszej stronie? Odpowiedź na to pytanie jest też odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób w ogóle budować negocjacje cenowe. Tak, żebyśmy mieli już praktycznie cały proces zamknięty w takiej pigułce 50-minutowej. Jak w ogóle rozmawiać o cenie? Bo zdajemy sobie sprawę, że nasz cel maksimum, tak, jest taki, że obniżymy trochę cenę do takiego poziomu, to jest nasze minimum. Jak budować ustępstwa? Jak sobie z tym radzić? W momencie, kiedy trenowałem reprezentację Polski i robiliśmy gry symulacyjne, rozgrywany był taki scenariusz. Jedna drużyna była przedstawicielem funduszu, druga była przedstawicielem startupu. Startup miał być sprzedany. Wycena startupu wynosiła 12 milionów. I ustępstwa ze strony startupu były następujące. 12, 11, 10, 9, 8. Czy to daje do zrozumienia, gdzie jest koniec? W innym wariancie, wyobraźmy sobie, że to mogłoby wyglądać tak. 12, 11, 8, takie rosnące. To w ogóle nie daje do zrozumienia, gdzie zmierzamy, czy dalej, to już nawet jest podejrzane. Ale jest też taka technika, która właśnie na tym polega, że żeby dojść do porozumienia, jak jest za duża przestrzeń pomiędzy, trzeba jakby ją zasypać. Natomiast wracając, a wyobraźcie sobie, jak dużo daje do zrozumienia takie ustępowanie jak 12, 11, 10,5, 10,250. Już właściwie jest bardzo odczuwalne, że ustępstwa się kończą. Więc przed techniką skubania też w ten sposób się obronimy. Jeżeli chcecie ustępować, to bądźcie przygotowani na to, do jakiej kwoty chcecie dojść, z jakiej. I zastanówcie się, w jakich ustępstwach chcecie to zrobić. Pamiętając, że te pierwsze powinno być większe, drugie trochę mniejsze, trzecie jeszcze mniejsze, jeżeli to by miało być w trzech ustępstwach. W ten sposób zauważycie sami rzecz niesamowitą, że druga osoba już nie będzie się chciała targować, tylko po prostu powie, że no rozumiem, że pan już nie może mniej na przykład. Bardzo ciekawe i bardzo działa. Jak to Lombard poglądać? Lombard z negocjacjami i targowaniem. No to takie negocjacje cenowe albo targi jeszcze inaczej, to bardzo ciekawe zagadnienie. No więc mamy ten cały proces, tak, już dochodzi do porozumienia. Też rzecz bardzo istotna, dlatego muszę ją zaznaczyć. Jest dobicie targu, uścisk dłoni. No i osiągnęliście właśnie spektakularny sukces negocjacyjny. I jak teraz zakończyć negocjacje, żeby to było takie poprawne zakończenie negocjacji i obie strony były zadowolone? Jak to zrobić? Osiągnęliście duży sukces, wynegocjowaliście bardzo dużo. Co byście zrobili, żeby okej, podpisujemy, co się dzieje później? Obiad, kolacja, zdjęcie, podziękowanie. Uścisk dłoni, dokładnie. Zmierzam do tego podziękowanie, czyli mówiąc inaczej, jest bardzo istotne, żeby niezależnie od tego, jak wam negocjacje poszły, dobrze czy źle, później warto
wyrównać sytuację. Niezależnie, czy jest na wasz minus, czy plus. Dziękuję bardzo za te negocjacje. Jest pan bardzo dobrym negocjatorem. Jeżeli osiągnęliście spektakularny sukces, to można to trochę wyrównać słowami na przykład takimi. Moje założenia były zupełnie mniejsze. Przekonał mnie pan, żeby pójść o wiele dalej niż myślałem. Tak, żeby druga osoba nie czuła, że jest aż tak duży minus po jej stronie. Tak? Dlatego, że jeżeli, to jest bardzo istotne, jeżeli zostawicie taką sytuację niewyrównaną, okaże się, że druga osoba czuje się, że ta wersja do straty działa, tak? Czuje się pokrzywdzona i tak dalej. Jeżeli w ten sposób zakończycie negocjacje, to zdecydowanie nie jest dobra droga. Także na sam koniec warto po prostu relacje, można powiedzieć, wyrównać, tak? W jakimś sensie. Przeszliśmy przez cały proces negocjowania, czyli przygotowanie, krótka faza kontaktu. Tutaj mamy co? Spotkanie i wymiana informacji. Dokładnie, spotkanie i wymiana informacji. No i dalej mamy negocjacje cenowe. Później jest już po prostu porozumienie, realizacja. Cały proces negocjacyjny w ciągu 50 minut. Wierzę, że i to zapamiętacie i przyda wam się to w życiu. Czyli tak jak mówił Ovidiusz, jeżeli wolno zginasz gałąź, to się zgina jak sprężyna. Jak zginasz za szybko, po prostu może pęknąć. Doszliśmy do końca zakontraktowanych 50 minut wystąpienia. Jeżeli są pytania, serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś nas skubie, ale my jesteśmy bardzo zadowoleni z tej ostatecznej ceny i nie chcemy tego stracić, czyli jakby szala jest dość wysoka, tak. To w jaki sposób, i nie chcemy też mówić stanowczego nie, bo się obawiamy o tą stratę tego większej całości. W jaki sposób bronić się przed tymi małymi skubnięciami? Jest to parę metod. Albo te stanowcze nie. Jeżeli chcemy stanowczego nie uniknąć, to na pewno tej mowy chybotliwej absolutnie unikajmy. Zastosowaliśmy te negocjacje cenowe, które są coraz mniejsze. Mimo to druga strona jeszcze sobie skubie. Możemy się powołać na chociażby pozornego zwierzchnika. Cały czas stosowane, cały czas działa. Chce pan ze mną współpracować, to nie mogę nic zrobić. Bo mnie tu nie będzie na przykład. To jest pozorny zwierzchnik w postaci szefa. Może być też na co dzień spotykany szef, czyli na przykład żona. Tak? No niestety, ja naprawdę bardzo bym chciał, ale sam pan rozumie, później nie będę miał życia w domu. No i chyba pan mi tego nie zrobi, tak? Na przykład w ten sposób. Czyli mamy na przykład pozornego zwierzchnika. Bardzo proszę. Co myślisz o takiej sytuacji, gdzie jest w pełni szczery w negocjacjach, czyli powiedzenie sobie, stary, widzę, że masz lepszy towar, nie będę ściągnął, bo naprawdę to jest lepsze, co widzę. Moje ograniczenia są takie i takie. Chcę to kupić, znaczy nie mam pieniędzy, muszę sprzedać może inne mieszkanie. Wykładam ci wszystko na tacy. I teraz pytanie, będzie z jakiegoś tutaj konsensusu, nie? To jest głupota, czy to jest dobra technika? Z punktu widzenia kupującego czy sprzedającego? Z punktu widzenia kupującego. Tak, 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 czy wszyscy słyszeliśmy? Szczerość kupujący. To jest bardzo skuteczna technika ze strony kupca, czyli mówiąc inaczej, oferowanie nisko i uargumentowanie tego w taki czy w inny sposób. Niejednokrotnie spotykane z bardzo dobrymi efektami. Często można spotkać osoby, które cenią swój towar, swoje usługi i po prostu powiedzą, że nie, ich to nie interesuje zwyczajnie. I przeciwko czemuś takiemu z punktu widzenia kupca nie da się rozmawiać. Ale z drugiej strony na szkoleniach dla fliperów na przykład, dla szkoleniach, jeżeli ktoś chce zajmować się handlem nieruchomościami, takim fachowym, tak? Niejednokrotnie można usłyszeć, że żeby ta technika była skuteczna, czyli takiego niskiego proponowania, to trzeba zrobić statystykę. Czyli na przykład obejrzeć 100 mieszkań i złożyć 100 propozycji. Wtedy okaże się, że 2-3 osoby, 5 osób powiedzą, że tak. Też niejednokrotnie stosowałem tego typu podejście i rzeczywiście działa. Także nie powiem, że jest złe czy nieskuteczne. Tak? Dla sprzedającego jest bardzo przykre. Dlatego później trzeba właśnie wyrównać sytuację z punktu widzenia kupującego. Tak? Ale rzeczywiście można ugrać dużo, tylko statystyka musi działać na korzyść. Czyli trzeba po prostu trafić na te ilości zgód. Ale tu też jest bardzo ciekawe to, że
niejednokrotnie trafimy na stan zapotrzebowania. Mówiąc inaczej, nie dla każdego ma znaczenie to samo, tak? Czyli dla jednego mają znaczenie pieniądze na przykład z punktu widzenia kupującego, a sprzedający chce się pozbyć problemu. Są różne sytuacje. Ktoś dostał w spadku mieszkanie, tak? Ktoś ma jakąś sprawę rozwodową i po prostu chce pozbyć się problemu, zapomnieć. Także jak najbardziej jest to skuteczne podejście. A jeszcze wracając do pytania, czy warto robić takie szczere otwarcie i mówić wprost, to odpowiem jeszcze z drugiego punktu widzenia. W momencie, kiedy kontrahent nas pyta, no dobra, ale powiedz, jakie jest twoje minimum? I pada odpowiedź taka właśnie otwarta i szczera. Słuchaj, moje minimum to jest, i zechcielibyście podać swoje minimum, to jest to ekstremalnie ryzykowne i później musicie się nastawić na to, że druga osoba będzie was drążyła i naciskała i tak dalej. Stosujcie to, jeśli chcecie, pytając kogoś, jakie jest pana minimum, a później po prostu nie bierzcie tego pod uwagę, że to minimum, tak? Natomiast z punktu widzenia waszego, jeżeli powiecie, że to jest moje minimum i się otworzycie i rzeczywiście podacie to minimum, no to bądźcie przygotowani, że druga osoba będzie drążyła bardzo. Przykład na to jest następujący. Znajomy jest negocjatorem z doświadczeniem po prostu olbrzymim na rynkach azjatyckich między innymi, bardzo duże firmy, informatyzacja w Polsce i tak dalej. I miał tego typu negocjacje właśnie, że partner z innego kraju, z którym już współpracowali, powiedział mu w ten sposób: podaj mi swoje minimum i mamy dograny deal. No i on powiedział, że tak, na pewno chcesz moje minimum. Tak, dobrze, to podaję ci moje minimum. Podał te minimum, duże kwoty, duże transakcje. Tylko mówi mi, tak jak o tym opowiadał, że słuchaj, zanim podałem minimum, porozmawiałem z moim szefem, jeszcze jego szefem, z osobami, które są wokół mnie, bo wiedziałem, że będą naciski z ich strony. No i mówi, że tak intensywnych nacisków przez następne pół roku jeszcze nigdy nie miał i zapamiętał to na całe życie i już nigdy takiego eksperymentu nie robi. Także odpowiadając z drugiej strony też. Jeżeli on by to podał trochę takie, które by sobie był przygotowany, to można byłoby jakby wygrać ten temat. Pytanie, czy jakie minimum podał, czy takie, które nie zdanie sprzedać, czy to było minimum takie, po którym celu by się zbiegał? Podał autentyczne swoje minimum. Swego czasu miałem szkolenie z profesorem Kelly ze Stanów i on opowiadał mi z kolei taką historię. Zapytałem go, pierwsza, najciekawsza historia, jaką pan zapamiętał ze swoich negocjacji. No i on opowiedział coś takiego, słuchaj, to było tak, byłem zielony w negocjacjach i zapytali mnie po drugiej stronie, firma prawna, tak? On reprezentował firmę prawną z jednej strony, ktoś z innej firmy prawnej go zapytał z kolei, słuchaj, a jakie jest twoje minimum? Bo powiem ci wprost, i to był doświadczony negocjator po drugiej stronie, pomiędzy naszymi firmami jest taka praktyka, że od razu podajemy swoje minima, dogadujemy się i tyle, zamykamy sprawę. No to on powiedział, a no to skoro tak, no to takie jest moje minimum. I mówi, że zapamiętał to na całe życie. Jakie pytania? Proszę. Jak przywrócić szale na swoją korzyść, jeżeli faktycznie ja akurat jak negocjuję, mam przygotowane kilka wariantów, natomiast jeżeli coś ewentualnie pójdzie nie po naszej myśli, tak? Jesteśmy, nie wiem, gorsi finansowo od konkurencji, którą być może znamy, mamy gorszy produkt, ale w jakiś sposób mamy też jakieś swoje asy, do których chcemy przejść. Jak zrobić płynnie, aby przejść do tego, żeby mimo wszystko póki co jesteśmy na przegranej pozycji, ale chcemy jeszcze płynnie przejść do tej gry. Koniec pytania. Złożone pytanie. Myślę, że można udzielić wielu odpowiedzi. Wykazać wartość dodaną. Taką odpowiedzią, jakiej udzielę, jest technika cegiełek. Bardzo mało znana, rzadko stosowana i nie jest z negocjacji, tylko z prezentacji. A w negocjacjach też łatwo można zaadoptować. Wygląda ona w ten sposób, że w toku prezentacji podaje się swoje atuty, nie zebrane w jednym miejscu, tylko rozłożone. Trochę tu, trochę tam i w prezentacjach służy to temu, że ten, kto prezentuje, jest odbierany jako wiele bardziej profesjonalna osoba, bo ten cały wachlarz, coraz są jakieś zaskoczenia. W negocjacjach też próbowałem i jak najbardziej się to sprawdza. Może w ten sposób rozłożyć to w czasie, taka odpowiedź na szybko, albo, co też jest bardzo ważne, zdawać sobie sprawę z tego, jakie są cele drugiej strony, czyli w toku przygotowania wiemy, jakie są nasze cele i na przykład nie wiemy, jakie są cele drugiej strony, więc dowiadujemy się tego w fazie wymiany informacji, bo pytamy wprost, na przykład, dlaczego pan sprzedaje, czy jakieś pytanie nie wprost. I dowiadujemy się, jaki jest cel drugiej strony.
Jest taki przykład, który Stuart Diamond podaje w swojej książce. Bardzo dobry negocjator, bardzo go sobie cenię i też badacz. Całą masę przykładów z życia. Dlatego, że prosił swoich studentów o historię. I tych historii ma po prostu całą masę wieloletniego wykładania, między innymi praktyki. I on podaje taki przykład. I to jest odpowiedź, myślę, że bardzo dobra na to pytanie. On podaje taki przykład. Ojciec był po wylewie, leżał w szpitalu i po prostu miał okres rekonwalescencji. Odwiedziła go córka i słyszy, że ojciec mówi w ten sposób. Idę z psem na spacer. Oczywiście mają psa i tak dalej. I ona chciała, żeby on odpoczywał. Zastanowiła się chwilę i powiedziała w ten sposób. Jeżeli chcesz chodzić na spacer z psem, to lepiej, żebyś teraz odpoczywał. Czyli mówiąc inaczej, z poziomu struktur, wskazanie drugiej osobie, że jej działania są niezgodne z jej celami. Celem ojca było chodzenie z psem, celem kontrahenta może być bezawaryjność w czasie albo jakieś inne historie. Jeżeli wiemy, jaki jest cel, o wiele płynniej będziemy się poruszali w negocjacjach. Działania niezgodne z celami. Wrócę trochę do tego przykładu kupna mieszkania czy sprzedaży mieszkania, że jak pan dba o to mieszkanie, bo jest tak ekstra otrzymane, tak, czyściutkie meble, super stanie, niezniszczone i tak dalej, i tak dalej. Czasami się zastanawiam, bo wydaje mi się, że to też trochę wypływa z różnic kulturowych pomiędzy różnymi nacjami, tak? I oglądam czasami, to będzie przykład akurat samochodów, a nie mieszkań, jest taki program Wheeler Dealers, czasami jest z Wielkiej Brytanii, czasami ze Stanów, ale tam cały czas ten sam facet jest tym kupującym, tak? Drugi to remontuje i sprzedaje. I tam bardzo często jest tak, że podczas negocjacji on oczywiście szuka określonego modelu samochodu i podczas negocjacji ma tendencję raczej do chwalenia tego samochodu, do chwalenia właśnie właściciela, że wspaniale utrzymany samochód przez tyle lat, jak o niego dbałeś, dokładnie to, co było na przykładzie tego mieszkania. A z drugiej strony mam taki obrazek, gdzieś może właśnie z Polski, gdzie bardzo często raczej się szuka jakichś usterek i punktuje się tego sprzedającego, tak, w celu zbicia ceny. Teraz pytanie, co jest lepsze, bo z jednej strony można zbudować u sprzedającego takie przekonanie, kurczę, mam super towar, niezależnie czy to jest samochód, mieszkanie, czy cokolwiek innego, mam super towar, to nie powinienem tej ceny opuszczać, a z drugiej strony to jest taka kwestia docenienia kogoś, tak, poeptania go trochę, zbudowania jakiejś takiej więzi właśnie, docenienia tego, co on robił i może właśnie takiego na zasadzie budowy relacji przejścia do negocjacji. Pytanie, co jest lepsze, co może być lepszym rozwiązaniem. Trochę to nawiązując do tego, co kolega powiedział, bo w takich relacjach biznesowych pomiędzy różnymi firmami ktoś ma tańszy produkt, być trochę droższy, tak? No ale nie można krytykować konkurencji, tak? Natomiast tutaj ta konkurencja, tylko raczej trzeba przedstawiać swoje atuty, a nie jakieś tam wady konkurencji. Natomiast tutaj jakby tej konkurencji, ona jest trudna do zdefiniowania, tak? Bo tu nie ma konkurencji, to jest bezpośrednio negocjacja ze sprzedającym. To też jest bardzo dobre pytanie i tutaj właśnie wyraźnie wynika różnica kulturowa. Rzeczywiście jest tak, że w Polsce negocjacje jeszcze nie są tak pięknie rozwinięte, jak mogłyby być. Dlatego też między innymi moją misją jest i przedstawianie całego procesu w sposób poprawny, żeby było miejsce na relacje i tego typu przekazywanie wiedzy, żeby było jasne, że podstawą w negocjacjach jest szacunek do drugiego człowieka, bo ten cały proces negocjacyjny tak naprawdę, jakby to obrazowo ująć, polega na tym, że chcemy dojść do porozumienia. Czyli budujemy most pomiędzy dwiema osobami. To wcale nie jest proste. Jesteśmy różni, inni, posługujemy się innymi zwrotami, mamy inne doświadczenie i bardzo łatwo jest zbudować mur. Ten mur można zbudować z awersji do strat, ten mur pomiędzy można zbudować także atakując. Atakując, krytykując. Trzeba uważać z argumentowaniem, bo jak się pójdzie z argumentowaniem we wskazywanie minusów, to też jest bardzo ryzykowna droga, bo trafia bezpośrednio w człowieka niejednokrotnie. Dlatego celem w negocjacjach takich, które
ja sobie wyobrażam jako takie najbardziej skuteczne i poprawne, jest dojście do porozumienia, zbudowanie mostu. To jest na ten moment przewaga tej kultury negocjowania z takich krajów, które mają wiele dziesiąt lat tradycji w tym temacie, jeśli chodzi o systematyzowanie. My aż tak bardzo takiej tradycji nie mamy, stąd myślę, że to nasze spotkanie w piątek o godzinie 19 czy 20 to też jest taki ewenement trochę. Bardzo się cieszę, że tu jesteście i że nabywacie tego typu wiedzy właśnie. Więc które podejście jest poprawne? Zdecydowanie te, które uwzględnia relacje. Czyli takie atakowanie to nie jest droga. Jeśli mogę, chciałabym wrócić do tego przykładu na występ powodzenia, tej trzeciej grupy, tak, gdzie najpierw badający wywołali negatywne, mhm, a potem pozytywne emocje wśród grupy tej testowej. I wręcz te osoby miały wrażenie, że to ich zachowanie, że oni wpłynęli na zmianę zachowania tych badaczy. Dokładnie. Można powiedzieć, czy jest jakaś metoda, jakieś pytanie, żeby właśnie sprowokować tych naszych partnerów, tych naszych klientów do tego, żeby oni wręcz się czuli, że to oni wywołali na nas tą decyzję, która jest dla nich najlepsza, a tak naprawdę to jest dokładnie ta decyzja, którą my już mamy w głowie, albo ten cel, który chcielibyśmy osiągnąć. Jak właśnie zrobić u nich tą zmianę? No, myślę, że jest łatwiej w momencie, kiedy są dwie osoby, bo wtedy łatwo zagrać dobry, zły, glina. Po jednej stronie. Dobry, zły, glina i tutaj jedna osoba mówi, że nie, że absolutnie w ogóle, co to za transakcja, a druga osoba mówi, że ale czemu nie, zobacz i tak dalej. I tutaj można grać w takim duecie, to jest ciągle spotykane i to będzie się w ten sposób odbywało zawsze. Natomiast szczerze nie wiem na ten moment, jak odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast odpowiem w mailu w takim wypadku. Technika skubania. Technika skubania zastosowana, tak finalizując, technika skubania dokładnie, takie odkrajanie małych plastrów, odbywa się też w procesie negocjacyjnym wcześniej i wtedy nazywana jest techniką salami. Podobno technika pochodzi z Węgier i polega na tym właśnie, że ktoś prosi o małe kawałki, ale wcześniej to jest bez sensu, lepiej właśnie na koniec. No super, to ja chciałam spytać o taką umiejętność zbrojenia własnej ceny. Bo w biznesie zdarza się tak, że klient mówi, no za drogo, to jest absolutnie za drogo i w ogóle, no chcieliby tutaj absolutnie tutaj takie ceny nie zapłacimy. No i jak zareagować na taką sytuację? Bo rzeczywiście my jesteśmy przekonani, że no i przy tam wszystkie te elementy wymieniliśmy, że jesteśmy ekspertem, że robimy to, tamto, mamy świetne wykształcenie, doświadczenie i w ogóle jest genialnie, ale nadal ten klient, szczególnie w Polsce, to jest jednak powszechne, że uważa, że to jest jednak nadal za drogo. Ja wiem, że tak gdzieś za granicą to jest troszkę inaczej wygląda, ale tutaj u nas to właśnie tak naprawdę dzieje się. Odpowiadając, przede wszystkim jestem zwolennikiem tego sposobu sprzedawania czy negocjowania, który nie polega na przekonywaniu drugiej strony, żeby ona kupiła, a bardziej sprawienia, aby to ktoś przychodził i chciał kupić. I w ten sposób jest to wiele łatwiej. Trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że nie wszyscy będą naszymi klientami i to jest oczywiste. W sali padła odpowiedź, że warto zastosować porównanie. W porównaniu do czego? Czyli uświadomić drugiej osobie, że zobacz, tutaj masz książkę, Biblia negocjacji, która kosztuje 129 zł na przykład. Tutaj masz Jacka Danielsa, czy jakiś single malt, powiedzmy słabszy, tak? Książka przegrała. W skali jakiej? Jednego dnia. A ile takich single maltów dzięki tej książce kupisz? I teraz wiesz, to się powiększa. To jest porównanie, tak? Albo z drugiej strony działanie, to co wcześniej rozmawialiśmy tutaj, tak? Jeżeli chodzi o wskazanie, że działanie jest niezgodne z celami. Natomiast myślę, że żeby odpowiedzieć dokładnie, trzeba byłoby po prostu znać dany produkt, przedmiot, usługę. Ja myślę, że to już odpowiedź też trzeba z tym zbieraniem informacji, czyli na przykład wiem, jakie produkty ma konkurencja, porównuje i pokazuje też wyjątkowość. Tak, niejednokrotnie też zdarzy wam się na pewno, że druga osoba powie w ten sposób i to u nas jest powszechne. Konkurencja ma taniej albo widzę inną ofertę porównawczą, która jest po prostu bardziej korzystna. Wtedy warto, żebyście byli na tyle pewni siebie,
jeżeli znacie rynek i jesteście już doświadczeni profesjonalni, żeby po prostu zrobić porównanie. Proszę pokazać. W momencie, kiedy... W momencie, kiedy przeszedłem na chwilę do sprzedawania samochodów, żeby zrobić taki test 2 lata temu, przez 1 miesiąc, mieliśmy wyzwanie, bo zastanawialiśmy się, jak tam, czy będą kolejne obostrzenia i tak dalej. Mieliśmy olbrzymi stok samochodów. Trzeba było z zarządu przejść do pierwszej linii i sprzedać szybko bardzo dużo samochodów. Poobniżaliśmy trochę ceny, żeby być tak ciut poniżej rynku, ale jednak się mieścić. I właśnie też padła tego typu propozycja, że proszę pana, tutaj inny dealer proponuje mniej, tak? Zacząłem rozmawiać. No to bardzo proszę, porównajmy, tak? Czy rozmawiamy w ogóle o tym samym, jabłko do jabłka. I okazało się nagle, że a to wrócę do pana z linkiem do ogłoszenia, tak? A później okazało się, że a nie, wie pan, nie mogę tego znaleźć, albo już nieaktualne, albo coś innego. No i automatycznie jest wycięcie rozmowy, tak? Nie ma argumentów. A druga osoba chce kupić. Słuchajcie, podsumowując... To było właśnie przygotowanie, tak? I to jest właśnie przygotowanie, dokładnie. To jest świadomość tego, że okej, no może się trafi jeden link w całym kraju, który będzie trochę tańszy. Ale to jest no, wyjątek, tak? Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie. Mamy... Było wcześniej. Mamy przygotowanie, które jest na samym początku, fazę kontaktu, budowanie relacji i wymianę informacji, negocjacje, później jest porozumienie, uściśnięcie dłoni, podziękowanie, realizacja. Nie trzymając was dłużej, słuchajcie, jest naprawdę przyjemny piątek. Na zewnątrz mam nadzieję, że nie jest chłodno, tu jest na pewno ciepło, już tego nie czujemy. Zapraszam was do grupy Negocjacje w biznesie na Facebooku. Ta społeczność się dopiero tworzy. Jest to społeczność, którą chcę stworzyć na wzór Biznes 2.0 grupy Wieczorka. Znacie, nie znacie? Znacie. Przedsiębiorcy pomagają przedsiębiorcom. Ja w tym momencie tworzę coś takiego, świetną jakościowo grupę osób, które pomagają sobie w negocjacjach. Jest jakieś pytanie tego typu, jest jakieś pytanie innego typu. Chcę, żeby to było takie forum właśnie profesjonalne do dyskusji. Negocjacje w biznesie. Zapraszam na fanpage na Facebooku. Tak? Dopiero się tworzy, będziemy trzymali jakość. Mam doświadczenie w prowadzeniu dużych grup na Facebooku, więc na pewno damy radę. To jest grupa. To jest grupa. Negocjacje w biznesie na Facebooku. Skąd pomysł, żeby z czymś takim pocztać, bo pani na LinkedInie? Nie jestem jeszcze płynny w LinkedInie. Zrobimy to też na LinkedInie na pewno. Także od jutra może być już i na LinkedInie. Tak się umówmy. Jak ktoś woli LinkedIna, to dzisiaj zrobimy grupę na LinkedInie, nie mam problemu. Z takich ogłoszeń to jest oczywiste, że zapraszam was do przeczytania książki Biblia Negocjacji, dostępnej na stronie biblianegocjacji.pl, dlatego że tam jest 120 historii z życia. Niektóre są mrożące krew w żyłach. Znajomi przedsiębiorcy, których poprosiłem o współpracę, przekazali mi swoje historie, ja mam swoje historie. Najlepiej się uczyć na historiach. Tak jak dzisiejsze wystąpienie macie podane w sposób usystematyzowany, profesjonalny. Tak samo i książka, myślę, że jest ciekawa do czytania. I ani się spostrzeżecie, będziecie negocjowali lepiej. Książka to jest jedna rzecz, która podniesie wasze negocjacje. Druga rzecz jest następująca. Za chwilę, w następnym tygodniu, będziemy już mieli gotową stronę kursów, które zrobiliśmy z Arkadiuszem Bednarskim. Właśnie to nam nie pasowało, że nie widzimy w kraju czegoś takiego, co może nauczyć negocjacji w sposób i poprawny, i będzie taką pigułką. Ja dzisiaj zrobiłem 50-minutową informację, pigułkę odnośnie procesu, a tam z Arkadiuszem Bednarskim zrobiliśmy taki, można powiedzieć, kurs online. Przedstawiamy komunikację w negocjacjach, najczęstsze błędy w negocjacjach, jakie są, jak ich unikać. Zrobiliśmy też podstawy negocjacji, pojęcia i tak dalej. Mówiąc inaczej, cały zakres potrzebny do tego, żeby mieć o wiele lepszą budowę. Także pozwolę sobie wam wysłać po prostu informację, albo znajdziecie też ją za chwilę na fanpage'u, po prostu Akademia Negocjacji, tak? Na Facebooku, na LinkedInie i tak dalej. Także dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dlatego jeżeli chcesz negocjować lepiej, mieć usystematyzowany cały proces negocjacyjny, jeżeli chcesz wiedzieć, co zrobić, jak to zrobić oraz kiedy, zapraszam cię serdecznie do tego, żebyś dołączył do grupy Negocjacji w biznesie na Facebooku. Zapraszam cię do tego, żebyś zainteresował się książką Biblia Negocjacji, dostępną na stronie biblianegocjacji.pl. Zapraszam cię do tego, żebyś zainteresował się kursami online z podstaw negocjacji, które przygotowaliśmy razem z Arkadiuszem Bednarskim.
Omawiamy tam takie zagadnienie jak podstawy negocjacji, komunikacja, najczęściej występujące błędy oraz najczęściej spotykane techniki negocjacyjne i sposoby obrony przed nimi. A wtedy osiągniesz swoje cele w sposób bardziej uporządkowany, szybszy, bardziej skutecznie. Będziesz osiągał swoje cele o wiele częściej. I dzięki temu zyskasz wielką przyjemność z negocjacji. Nazywam się Paweł Gołębiewski i zapraszam cię serdecznie do kontaktu ze mną na LinkedInie, na Facebooku. Jestem otwarty na dyskusję. Zapraszam cię serdecznie do grupy Negocjacje w biznesie, zarówno na Facebooku, jak i na LinkedInie.